gwałcił wnuczki przez lata. Uchylono wyrok, dziadek gwałcił wnuczki, skazano go na 3 lata. Uwzględniono kasację sprawie rażąco łagodnego wyroku za pedofilię. Mężczyzna dopuszczał się drastycznych gwałtów, z użyciem przemocy na szkodę osób najbliższych, własnych wnuczek. Kwestią kary, jaką wymierzyć należy dziadkowi za czyny pedofilskie, zajmie się ponownie sąd drugiej instancji. Sprawcę skazanego pierwotnie na 3 lata więzienia. Sądy orzekające w tej sprawie niedostatecznie uwzględniły to, że skazany dopuścił się popełnienia czynów drastycznych, z użyciem przemocy na szkodę osób najbliższych, własnych wnuczek, wskazywał PG w swej kasacji. Jak uzasadniał krzywdy, jakich doznały pokrzywdzone dziewczynki, nie mogą pozostać bez negatywnych konsekwencji dla ich psychiki, a traumatyczne przeżycia z okresu, w którym doszło do wielokrotnego popełnienia zbrodni o charakterze seksualnym, będą wywierać wpływ na ich dalsze funkcjonowanie. Wielokrotnie gwałcił wnuczki, w sprawie orzekał Sąd Okręgowy w Opolu, który w maju 2018 roku skazał mężczyznę za popełnienie szeregu przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę 2 małoletnich wnuczek, w tym ich wielokrotne zgwałcenie przy zastosowaniu przemocy fizycznej. Czyny objęte skazaniem były rozciągnięte w czasie, miały charakter powtarzających się na przestrzeni lat 2009-2017 działań godzących w dobro małoletnich pokrzywdzonych, przekazała PK. Za zbrodnie popełnione wobec każdej z dziewczynek opolski sąd wymierzył oskarżonemu kary po 3 lata pozbawienia wolności, orzekając taką samą karę łączną. Sąd apelacyjny we Wrocławiu, mimo apelacji prokuratury w listopadzie 2018 rok, utrzymał w mocy ten, jak oceniła PK, rażąco łagodny wyrok za zbrodnie. Kasację od wyroku drugiej instancji w odniesieniu do kary złożył prokurator generalny. Zarzucił on orzeczeniu rażącą niewspółmierność kar orzeczonych za zbrodnie wielokrotnego zgwałcenia małoletnich, wskazując, że wysoki stopień winy i społecznej szkodliwości czynów przypisanych skazanemu przemawia za orzeczeniem kary surowszej, tak aby uczyniła zadość poczuciu sprawiedliwości i spełniła swoje zadania w zakresie represji indywidualnej oraz kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Brak jest okoliczności łagodzących, w kasacji podniesiono, że w sprawie brak jest okoliczności łagodzących. Sprawca nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu zbrodni ani nie wyraził jakiejkolwiek skruchy, uzasadniał PG. Wskazywał również, że sposób działania skazanego i częstotliwość popełnionych czynów, ich pedofilski i kazirodczy charakter, nie pozwalają na zaakceptowanie orzeczenia kary za tak poważne zbrodnie w wymiarze odpowiadającym dolnemu zagrożeniu ustawowemu. Sąd Najwyższy w zeszłym tygodniu uwzględnił kasację PG, uchylił zaskarżony wyrok co do orzeczonej kary i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w tym zakresie. Sprawa trafi ponownie do sądu apelacyjnego we Wrocławiu, podała PK.